Witam, mam dziś do zaprezentowania efekt z fabryki Dan Electro Fab Meta. Jest to kopia efektu DLD Grunge, a on jest za to kopią efektu bossa Metal Złom. Jaka jest różnica między tym efektem a DLD Grunge? Tym, że w DLD mamy regulację wysokich i niskich tonów. Tutaj mamy tak naprawdę regulację wysokich, która tutaj się nazywa tonem. Bo w tym efekcie niskie tony zostały zablokowane, gałka od niskich tonów została zablokowana, a tutaj przez to mamy tylko możliwość regulowania tylko wysokich tonów. Grind, który naprawdę daje szerokie możliwości, tylko trzeba, wiadomo, umiejętnie kręcić, bo można na tym grać jazz, punki, rock, metal, punka. Wiadomo, poza lekkimi klimatami, do lekkich klimatów to on się nie nadaje. No, zaprezentuję go nam wzmacniaczu Regent 100G1 oraz Fender Stratocaster z 1995 roku. Na początek czyste brzmienie. Teraz tak, gain na około 5-10%, tam tak samo, volume na 45% około. Nie przekraca go więcej, bo naprawdę jest głośny efekt sam już w sobie, a mieszkam w bloku i nie jestem w stanie zaprezentować więcej jego możliwości, ale wierzcie mi na słowo, im bardziej go rozkręcicie, tym bardziej jest mięsisty, czuły i w ogóle moc z niego niesamowita. Wysokie tony podbijam do około 1/3, czy 1/4, przepraszam. To połowy. Trzy czwarte. I full. Moim zdaniem przekręcenie gałki od tonu na full jest prawdziwą rzeźnią, jeżeli chodzi o wysokie tony. A sami usłyszeli dlaczego. Prezentuję to pierwszy i ostatni raz gałkę przekręconą na full tonu. Czemu? Zaraz sami usłyszycie. Chyba więcej nie muszę mówić. Gałkę tonu znowu skręcam do około 5-10%. Gałkę gainu przekręcam do około 1/3. Thank you.
Ton do, na połowę. Na 3/4. Z powrotem do katonu przekręcam na 1/3 już, bo tu nie ma sensu prezentować na inaczej, przynajmniej dla mnie nie ma sensu. I teraz ciut więcej niż połowa game. I to jest jedno z moich bardziej lubionych przeze mnie brzmień. Moc, siera. A delikatnie puściłem w stronę. Teraz gałka od wysokich tonów na środku. Czwarte. Jest moc, nie uważacie? Teraz na 3/4, ton na 1/4 i tu już można rżnąć naprawdę mocne klimaty. Pantera, Metallica, Megadeth, Anthrax, Nightwish, Nirvana, wszystko co chcecie, co wymaga mocnego pierdolnięcia. Tak więc przekręcamy ton na środek. Thank you.
na. Trzy czwarte. Na 1/3 i gain na full. To już jest naprawdę rzeź, masakra i w ogóle zgrzytanie zębów. Nie wiem, jak to chwyci kamera, ale na pewno to nie będzie to, co słychać z głośników. Na połowę. Wiadomo, mój hump w tym startaka starze nie oddaje pełnej czułości tego efektu, ale wierzcie mi, ja gram na Epiphone Les Paul Standard na stokowych przystawkach, była moc, urywało jaja u podstawy twarzy. Więc jak widzicie, ja pozwolę sobie jeszcze na chwilę wrócić do swoich ulubionych ustawień i na chwilę zaprezentować, jak to fajnie gada w moim stylu. Mam nadzieję, że nic nie będziecie mieli przeciwko i posłuchajcie, jak to przy mnie to gra.